Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria daje Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drogą SMS, czy to poprzez portal Magicznych Wrót. Na dole link do portalu, czy też stronę Tip and the Nation, link na dole w opisie filmu. Aby móc skorzystać z moich usług, trzeba być osobą pełnoletnią. Nie stawiam kart kobietom w ciąży, na kobiety w ciąży, na osoby trzecie, na zdradę, na poprzednie wcielenia. Nie powielamy tych samych pytań, nie drążymy w raz już uzyskanej prognozie. W zakresie zdrowia mogę zerknąć, na co warto zwrócić uwagę, nie stawiamy diagnozy. Nie sprawdzam skuteczności, słuszności, prawdomówności bądź realizacji jakichkolwiek usług przez inne osoby też wróżące. Moi drodzy, jeżeli chodzi o kwestię pytań, również nie zadawajcie, bardzo proszę, pytań takich, czy jestem w ciąży, bo to może zweryfikować bardzo szybko testem, czy mam, miałam, będę miała koronawirusa, bo coraz częściej takie pytania się realizują, to jest prośba o diagnozę, a w tym kierunku nie zmierzamy. Pamiętajmy o tym, aby tutaj szukać wskazówek w kartach, a nie odpowiedzi na zasadzie gotowa odpowiedź i mówienie, co masz robić. Masz mieć wpływ na swoje zdarzenia, a karty warto traktować jako nośnik wskazówek. Karty to nie wyrocznia. Karty mają na celu nas wspomóc, ale nie zrobić niczego za nas, bądź zdecydować za nas. Taka jest moja droga w realizacji wskazówkowej z kartami i bardzo mocno gdzieś tam buntuję się, sprzeciwiam działaniom, czy też zadawaniom pytań, które mają na celu mówić Ci, co masz zrobić. W tym kierunku nie do końca chcą podążać. Każdy wróżbita, tarocista podążał swoją ścieżką, jaką obrał. Ja właśnie taką na dzień dzisiejszy i bardzo Was proszę o gdzieś tam uszanowanie ewentualnie tej decyzji. I teraz tak, jeden SMS to jest jedno konkretnie zadane pytanie. Pytania, które nie będą zgodne z zasadami BHP Tarota, będą przeze mnie pomijane. Wysyłając SMS-a akceptujesz zasady panujące tu na kanale, na Magicznych Wrotach, na Tip and Nation. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli pytanie nie będzie zgodne z zasadami BHP Tarota, zastrzegam sobie możliwość nieudzielenia odpowiedzi tutaj na pytanie bądź pytania. I tak, jeżeli idzie o Magiczne Wrota, tutaj wysyłacie SMS-ka poprzez numer 7636, on jest aktywny dla numerów rejestrowanych w Polsce. W treści tegoż SMS-a wpisujecie INT.254, następnie skrót IT, później Wasze imię, Wasza data urodzenia, treść pytania, jeśli w treści jest zagadnienie o partnera, partnerkę, szefa, szefową w intencji do Waszych osób, poproszę o imiona tych osób. Jeśli natomiast posiadacie datę urodzenia, będzie to dodatkowym atutem. Jeśli nie, to sobie też poradzę. W pytaniach miłość, praca, ramy czasowe wskazane, punkty zaczepienia również, czyli szukasz pracy, chcesz zmienić pracę, czekasz na awans, na staż, na przedłużenie umowy, etc., etc. W miłości szukasz miłości, seksu, układu, sponsorów, docelowości. Pamiętajcie też, forma zadanego pytania jest odzwierciedleniem w Waszej odpowiedzi, w odpowiedzi do Was. To też pamiętajcie, jak zostało pytanie zadane. Bo na przykład, czy pytają dziewczyny, kiedy pozna mężczyznę do związku, nie zawsze się to definiuje wejściem w związek, bo go poznajesz. Czasem jest tak, że dosłownie z chwili na chwilę wiecie, że będzie się to rysowało związkowo, ale nie zawsze tak jest. Zatem pamiętajcie o formie pytania. I teraz na Magicznych Wrotach, gdy napiszecie SMS-ka, wyślecie go, powinniście dostać odpowiedź z systemu, że pytanie zostało przekazane doradcy. Gdy ja udzielę odpowiedzi, pojawi się to na YouTube, wysyłam Wam SMS-a zwrotnego z numerem filmiku, w którym się pojawiła ta odpowiedź. Jeśli chodzi o Tip and the Nation, tutaj nie ma możliwości realizowania wiadomości tekstowych, stąd też wszystkie pytania z automatu są brane do YouTube. I tutaj zaznaczacie tylko na live'ach, że to pytanie ma być realizowane podczas live'u. I tak jak w przypadku Magicznych Wrót, piszecie swoje imię, swoją datę urodzenia, treść pytania, ramy czasowe w tych prognozach ogólnych, ale również mile widziane punkty zaczepienia statusu pracy, czy też związkowe. I tutaj niestety trzeba sobie poszukać odpowiedzi na swoje pytanie.
Ja jestem rodziską Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, numerologia, karty anielskie, rytuały. No dobrze, moi drodzy, idę do tipa jako pierwsze pytanie. I pierwsze pytanie mam od Ani. Wysłałam 6 pytań do Ciebie na mail, dzisiaj 21:10, dobra. Okej. Potrzebuję wcześniejszej Twojej pomocy. No właśnie, czasem tak jest, jak jest ktoś dobry, to jest praktycznie nieosiągalny. Szkoda, że gdzieś tam jego osoba wyznaczona jako ktoś konkretny nie jest w stanie gdzieś tam z Tobą się skomunikować, czy też Ty z nim. Który z tych poniższych będzie skuteczny? Dobra, mam zapłacone za 6 pytań, zatem będzie to 6 osobnych, nazwijmy to, rozkładów. Albo zrobimy inaczej. Masz zapłacone za 6 pytań, a ja jestem w stanie zrobić to w 2 pytaniach. Zatem masz 4 pytania w tak zwanym zapasie. Nie będziemy wyciągać i ciągnąć, bo jest zapłacone za 6. Jest 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6 osób. A w jednym rozkładzie jestem w stanie mówić do 3. Gdy jest powyżej 3, to jest tylko za, przeciw, rada i nic więcej. A do 3 z omówieniem. Zatem myślę, że w ten sposób to potraktujemy. Dobra, to teraz patrzymy, tylko włączę tutaj podgląd, żebyś widziała również karty. Okay. I plum, okej, okay. Już patrzymy. Czy któraś z poniższych osób będzie skutecznie i korzystnie? Osoba A. Osoba B. Osoba C. Jeżeli idzie o osobę pierwszą, tutaj karty pokazują, że ta osoba może w jakiś ten sposób nie mieć jakby pełnego zakresu wiedzy we wszystkich tych, tutaj nazwijmy to, wypisanych przez Ciebie, nazwijmy to, informacji, tak? Bo karty pokazują, że tak jakby jego osoba nie do końca będzie spełniała Twoje wymagania, będziesz czuła się gdzieś tam w jakiś sposób ograniczona w możliwościach, bądź takie poczucie oszukania i finalnie gdzieś tam jest tak jakby, jakbyście w pół drogi, albo jego osoba w pół drogi nagle odpuściła, bo pustelnik umarza, odracza, zatem nie jest to coś korzystnego. Jeżeli idzie o osobę B, to już na dzień dobry mi się pokazuje, to jakby nie do końca wewnętrznie będziesz czuła jakby porozumienie, mam wrażenie. Ta karta pokazuje sąd ostateczny. W całej tej sytuacji, że może nie do końca to być osoba, z którą będzie Ci po drodze realizując ten Twój cel. Taka jest też podpowiedź. Ta osoba również mi się pokazuje jakby w niepełnych możliwościach, które są Ci potrzebne. Jeżeli chodzi o osobę trzecią tutaj, karty pokazują, że ta osoba może być warta uwagi, ale będzie trzeba w jakiś tam sposób też stosować trochę tak jakby dawkować informacje powolutku, nie wszystko na raz, to jest raz, ale mam wrażenie, że jego osoba C, jakby miała współdziałać z kimś, bądź może oddelegować kogoś w swoim imieniu. Zatem to, że ten osobnik jest ok, zwróć proszę uwagę, gdybyś ewentualnie decydowała na jego osobę, czy nie oddeleguje Ci kogoś innego, bo wtedy nie byłoby to korzystne dla Ciebie. On jako on, ale dwójka monet bardzo często mi mówi, że w moim imieniu działa ktoś inny. To teraz patrzymy na DEF. Jeżeli czujesz taką potrzebę, żeby to było w tym kierunku szukane, to po prostu nie sprzeciwiaj się sobie.
I teraz tak, która z tych osób dalej? I teraz tak, D. E. I F. Jeżeli idzie o tego osobnika spod D, karty też tutaj jakby pokazują nie do końca tą spójną też drogę. Znowu jakieś tutaj jakby braki, które mi się miałyby pokazywać w jego jakby realizacji celu. Tak jakby mu czegoś brakowało. Czasem będzie trzeba się po prostu upominać o uwagę czy też zaangażowanie, a to w sprawach naszych, jeżeli my mamy się upominać o zaangażowanie, to nie do końca jest to, mam wrażenie, czynnik sprzyjający, tak? Jeżeli chodzi o kwestię osoby E tutaj. Jeżeli chodzi o E, karty tutaj co pokazują? To, że tak jakbyście się w ogóle nie rozumieli. Tak jakby nie do końca przejrzysty przekaz tutaj się pokazywał. I karty co pomoże? Tak jakby trzeba było być tu asertywnym, ale to co nieuniknione. Ta karta jest bardzo ważna w tym rozkładzie. Mówi, że to nie tędy droga i tego osobnika tak jakbym w ogóle odstawiła, patrząc na tą kartę. Oczywiście decydujesz ostatecznie ty, kochana, ale rycerz monet bardzo często mówi za wysoki próg jak na jego nogi. Zatem to. Jeżeli chodzi o kwestię ostatniego osobnika tutaj, w całej tej sytuacji, to jest coś ponad jego siły. Jest tutaj osobą, która może mieć jakby nieszablonowy sposób myślenia. Może to być osoba, która działa w taki elegancki sposób, ale karty pokazują tak jakby coś ponad jego siły. Z tych wszystkich, z tego co pamiętam, chyba osoba C wyszła najkorzystniej, jeżeli samodzielnie miałaby realizować, chyba że na spół z kimś, a żeby nie oddawał nikomu swojego pola. To tak mi się to rysuje. Mam nadzieję, że ci to pomoże. I pamiętaj, masz cztery pytania w zapasie, no bo tutaj jakby w dwóch rozkładach byłam w stanie ci to zrobić. Myślałam o tym, żeby wyciągnąć każdą osobę osobno, ale ten sam rozkład był zastosowany. Szkoda naciągać na finanse, jak wcale to nie jest konieczne. Jeżeli jestem w stanie coś zrobić jakby z mniejszym zaangażowaniem kwotowym, to też to czynię. Życie nas doświadcza, życie powoduje, że płacimy więcej niż powinniśmy. Ja nie chcę być też tego jakby generatorem. No, mam nadzieję, że ci tu pomogłam. Pozdrawiam cię serdecznie. Mam pytanie od Patrycji. Ma z tego samego adresu co tutaj. Ja nie widzę maili, które wyświetlają mi się tu. Ja widzę tylko donatora. I teraz tak, godzina 23:39. A wiem, kimże ty jesteś, moja droga. Dobra, wiem, o kogo chodzi. Okej. Dobra. Okej. To praca dość mocno stresująca i wymagająca. Chciałabym wiedzieć, czy ta praca będzie dla ciebie dobra, czy podołasz stresowi. I w mailu bardzo was proszę, też podawajcie swoje daty urodzenia. Okej, tutaj nie mam twojej daty urodzenia, a tu jest tu twoja data urodzenia, czy ja mam gdzieś ją wcześniej? Tu. Nie mam twojej daty urodzenia, no bo ja czegoś nie widzę. Tutaj nie ma. Dobra. Tu może gdzieś mi się przy... Nie mam twojej daty urodzenia. Postaram się pomóc, ale pamiętaj, że składową pytań u mnie jest data urodzenia osoby pytającej oprócz imienia. Dobra.
To teraz patrzymy tak. Czy ta praca będzie dla Ciebie korzystna, czy podołasz? Pokażcie karty. Karty pokazują Ciebie jako cesarzową, czyli osobą, która by podołała temu zadaniu na, tutaj, na tej zasadzie. Czy też ma moc. Wiesz co, karty pokazują tak, że ta historia jest w Twoich jakby rękach jako czynnik korzystny, jako taki, bo cesarzowa mówi o tym, że ta osoba ma w rękach, aby zrealizować ten cel, o który prosi. Karty pokazują, aby nie zrezygnować z tej pracy, potrzebujesz doszkolenia. Tak jakby, nie wiem, podpowiedzi kogoś, kto by Cię przeprowadził przez proces, przynajmniej na początku, bądź wskazał, wtedy gdzieś tam nie będzie takiego poczucia zrezygnowania. Czy byś sobie poradziła? Masz to w sobie, ale gdzieś tam mi się pokazujesz coś takiego, że jednak to nie dla mnie. Szkoda by było właśnie poddawać się, jeżeli ja Ciebie widzę w cesarzowej. Cesarzowa pomnaża majątki, cesarzowa wie, jak realizować pewien proces, ale pomoże Ci jakiś kurs, szkolenie bądź poprowadzenie, aby komunikacja, czy też ten poziom komunikacji nie był dla Ciebie na zasadzie nie to, nie dla mnie. Zatem, czy jeśli byś się zdecydowała podjąć i miało być to dla Ciebie korzystne, żebyś nie zrezygnowała, to tutaj jest potrzebne jakieś doszkolenie bądź przygotowanie do tego rodzaju pracy. Bez tego Ty zrezygnujesz. I teraz tak, i drugie pytanie. Jeżeli się nie zdecydujesz podjąć, czy w przeciągu najbliższych pojawi się dla Ciebie lepsza oferta? Czy w przeciągu tego czasu pojawiłaby się dla Twojej osoby lepsza oferta? Karty pokazują, że może się pojawić lepsza oferta, ale nie ma możliwości realizacji jej jako zawodowo czynnik. Czyli tak jakby coś pojawiło się, ale jest niemożność wykonywania tej pracy z jakiegoś powodu. Zatem tak, pojawić się może oferta jak najbardziej, ale karty pokazują niemożność realizacji tegoż procesu. Tutaj. Do 4 tygodni mi się pokazuje historia możliwa, gdybyś zrezygnowała z tego. Może warto posiłkować się osobą, bądź jakimś doszkoleniem, czy też poprosić o jakiś kurs, żebyś Ty tutaj mogła czuć się na tyle swobodnie w komunikacji, abyś nie chciała Ty rezygnować, bo on mi się nie pokazuje tutaj niekorzyść, tylko tak jakby Twoja osoba uznała, że to nie dla Ciebie. Zatem tak, póki co. I pamiętaj, kochani, gdybyś realizowała swoją datę urodzenia, w miejscu donatora możesz również wpisać. Ściskam Cię. Pytanie jest od Gosi. Kiedy zajdę w ciążę i czy coś więcej powinniśmy zrobić w tej kwestii? Zobaczymy, kiedy jest przy Was ciąża. Kiedy jest przy Was ciąża? Kiedy jest pokazana przy Was ciąża? Pokazują, że do maja przyszłego roku jest szansa, abyś miała możliwość zajścia w ciążę. I karty pokazują tutaj, że warto by było posiłkować się medycyną również niekonwencjonalną, bo to jest tak jakby bo Królowa Monet mówi o nieschematycznym działaniu okołomedycznym. Bardzo często mówi to o historiach właśnie niekonwencjonalnych, czyli to, co robicie, plus rzecz jasna aktywność, plus medycyna niekonwencjonalna, która normuje coś i jest tutaj możliwe
możliwy aspekt ciążowy. Zatem do maja przyszłego roku będzie to możliwe, jeśli skorzystacie również oboje z działań właśnie medycyny niekonwencjonalnej. Zatem to może się wydarzyć. I dajcie znać, bardzo proszę. Już kilkukrotnie w kartach widziałam ciąże, które miały się niby nigdy nie realizować, że to niemożliwe, a tu plum, stało się. Były co prawda poślizgi czasowe, ale zdarzyło się. I teraz tak, mam pytanie od Santy Barbary. Komu powierzyć sporządzenie wniosku o wznowienie postępowania, żeby był skuteczny? I tu jest raz, dwa, trzy opcje, tak? Pierwsza opcja. Druga opcja. I trzecia opcja. Z tych trzech opcji nie pokazuje się nikt na tyle spektakularnie, aby miała wskazywać to, to jest to. Jeśli jest wybór tylko z tych trzech opcji, karty pokazują co? Jeżeli mówimy o pierwszej opcji, karty mówią tutaj, że należałoby jakby z innym nastawieniem do tego miejsca podejść. Karty też pokazują, że może Pani poczuć się w jakiś ten sposób nie do końca jakby porządnie obsłużona, o może w ten sposób, jakby gdzieś brakowało tam czegoś, jakiejś wiedzy. Raczej duże gadania, mniej działania w tymże miejscu w odniesieniu tego wniosku, czyli, bo karta Giermka Mieczy w aspekcie mowy, komunikacji mówi o tym, że coś jest palcem po wodzie pisane, ale również niepotwierdzone coś stosownymi argumentami. Zatem jeżeli jest wniosek niepotwierdzony, karty nie polecają, decyzja po Pani stronie z tą informacją. Druga historia. Tutaj karty pokazują, że tutaj może się coś odwlekać i długo się ciągnąć. W zależności, nie wiem, ile Pani ma czasu, możliwości, bo tutaj jest opcja z tych trzech najkorzystniejsza przy pozycji drugiego, to co Pani napisała. Jest to liczba mnoga, żeby Pani podpowiedzieć, ale będzie trzeba cierpliwie poczekać. Jeżeli chodzi o opcję trzecią, to karty pokazują brak podstaw do tego, aby ta osoba mogła zrobić ten wniosek skutecznie. Zatem taka jest to informacja. Pozdrawiam serdecznie. Pytanie jest od Kamili, czy, i tu jest napisane, kiedy dojdzie do Waszego spotkania. Czy tego dnia dojdzie do Waszego spotkania? 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 Tego dnia może dojść, ale karty pokazują, że tutaj będzie trzeba jeszcze coś uzupełnić, bądź, nie wiem, coś przypomnieć, wyjść też z inicjatywą, nie wiem, upewnić się, bądź coś wcześniej trzeba ze swojej strony zrobić, bo to, co może przeszkodzić, jakby błędne zrozumienie, błędna komunikacja tutaj, a finalnie może do tego dojść, jeśli zadziałamy. Zatem jeszcze coś trzeba ze swojej strony zrobić, to kropeczkę nad i, aby to mogło dojść do skutku. Ściskam Cię. I pytanie jest od Ani. Jestem jutro umówiona na zadawanie pytań z dnia na dzień. Nie jest to dobrym pomysłem ze względu na to, że mogło mi coś umknąć. Mogłam zachorować. Warto gdzieś tam zostawić te parę dni dystansu. Rozumiem, że być może to się zjawiło w tym momencie, ale zobaczymy, jak to można tutaj pomóc w tej całej sytuacji. Jak ona przebiegnie, czy uda Ci się dostać tam pracę? Okej. Okay. Jak ona przebiegnie i czy uda Ci się tam dostać pracę? Jak przebiegnie ta rozmowa?
jak przebiegnie ta rozmowa. Po pierwsze, nie iść z jakimś błędnym nastawieniem bądź założeniem, być sobą przede wszystkim tutaj, przygotować stosownie się również z dokumentami. Jeżeli aplikowałaś nawet online, warto być przygotowana również na miejscu tutaj. A co tutaj się? Karty pokazują, wychodź z pozycji wiedzy, z pozycji doświadczenia, bo karta to, co pomoże, ma wiara, karta wiary, czy też osoby, mówi o tym, że jakby moje doświadczenie, moje wiedza może bardzo tutaj pomóc i czy też zaimponować. Jeśli dojdzie do tego spotkania, tutaj może być dosyć duża potrzeba wykazywania się, troszkę gdzieś tam wychodzenie poza swojego komfortu. Piątka było bardzo często mówi o silnej konkurencji, o tym, że będzie trzeba się mocno wykazać, o ile dojdzie do tego spotkania w tym dniu. Warto pewne rzeczy również zostawiać na zasadzie takiego niedopowiedzenia, bo karta kapłanki mówi bardzo często o tym, bądź tajemniczą, nie wywalaj wszystkiego na zasadzie kawy na ławę, tylko stopniowo odkrywaj to, co w sobie też posiadasz i wtedy będziesz miała szansę uzyskać tą pracę, czyli być przygotowaną. Karty też pokazują, żeby w żaden sposób nie iść na skróty, bądź nie mówić nieprawdziwych informacji, bo to Cię zdyskwalifikuje. Wychodzić z tym, co umiesz, z tym, co potrafisz, i karta wiary też szybko się uczy. Nie, tego nie potrafię, ale jeśli mi ktoś pokaże, bardzo szybko potrafię się uczyć, lubię się uczyć, czyli wychodzić, że no dobra, wszystkiego nie wiem, ale nie ma problemu na przykład z nauką, tak, że wręcz to idę, ale posiadam cenne doświadczenie takie i takie, które może być pomocne, tak, i to możemy wspólnie wykorzystać. Pustelnik może mówić, że coś zostanie albo spotkanie odroczone, albo coś nie zrealizuje się we wskazanym czasie, albo będzie trzeba na pewne działania długo poczekać, być może na odpowiedź. Wychylać się, wychodzić naprzeciw, ale nie wszystko kawę na ławę, a wtedy tak. Zatem powodzenia Ci, kochanie, życzę. Pozdrawiam Cię. I teraz tak, idę na magiczne wrota, bo na magicznych wrotach coś tutaj też z tego, co widziałam, jest. Już patrzymy. Mam kilka pytań i tak. To nie jest na YouTube. Czy on będzie chciał się ze mną spotkać? Dobra. Czy jego osoba będzie się chciała z Tobą spotkać? Pyta Diana. Czy jego osoba będzie się chciała z Tobą spotkać? Czy jego osoba będzie się chciała z Tobą spotkać? Czy jego osoba będzie się chciała z Tobą spotkać? Czy jego osoba będzie chciała się z Tobą spotkać? A co jest za, co jest przeciw? Karta rada. Nie mam jakby chęci spotkania, bo tu jest, karty pokazują, że tak jakby jego osoba potrzebowała czasu. Zatem jeżeli chciałaby się tutaj realizować spotkanie, to tutaj trzeba jeszcze trochę poczekać. Bo co jest za? Karty pokazują tutaj, że jego osoba potrzebuje czasu. Jeśli mu się ten czas da, to możesz w jakiś sposób tutaj sobie więcej pomóc niż utrudnić. To, co jest przeciw, karty pokazują tutaj, że jeżeli byś chciała się z jego osobą spotkać, to nie na zasadzie, a moglibyśmy się kiedyś spotkać, tylko od razu z konkretnym, słuchaj, a może wtedy i wtedy warto by było, na przykład, tak? I karta rada tutaj, a zostawić też, nie realizować tak zwanych półprawd, czyli nie lawirować tutaj. Tutaj będzie potrzebny konkret, ale za jakiś czas, bo w tej formie nie pokazuje się chęć spotkania. Zatem cierpliwość, konkret bez pola tak zwanego tutaj manewru i też nie błądzić w tych ewentualnych próbach spotkania. Na ten moment można się próbować, jeżeli byś teraz chciała próbować się wykręcać. Pozdrawiam Cię serdecznie. Idąc dalej. Hej Madziu, no witam Cię, słońce. Czy możesz zobaczyć, czy on tęskni za mną i żałuje tego, co się między nami stało? Z tego, co pamiętam, miało być ostatnie pytanie na tą relację, tak? Miałam Cię trzymać za słowo. Czy on tęskni za Tobą i żałuje, że się tak między Wami stało? Czy on tęskni za Tobą i żałuje, że tak się stało?
czy on tęskni. Co jest za, co jest przeciw? Karta Rada. Karta Rada mówiąca o tym, że tutaj trzeba gdzieś tam być konsekwentnym, systematycznym w tym, ale też i cierpliwym. Czy on tęskni? Nie mam na razie tęsknoty tutaj, ale żal jest. Owszem, ja mam wrażenie, że ktoś w jakiś tam sposób mu mówi, jak ma myśleć. No, w każdym razie żal jest, tęsknoty na dzień dzisiejszy jeszcze nie widzę. Pozdrawiam Cię. A nie wiem, czy to pytanie było. Tak, idę dalej. Okej, idę dalej. Co dalej z tej relacji? Czy macie szansę na związek, czy możliwy jest to tylko romans? Dobra. Co dalej z tą relacją? Czy macie szansę na związek? Pokażcie kartę. Co dalej z tą relacją? Co dalej z tą relacją? Co dalej? Na razie on mi się pokazuje tutaj wobec Twojej osoby romansowo, no tutaj, bo serce romansuje, dosłownie tak, ale tak jakby nie widział całości, tutaj to, co by mogło Was połączyć w całej tej historii, tutaj. I teraz tak, on będzie wychodził do Ciebie z jakąś, nie wiem, czy to z komunikacją, czy też z jakąś prośbą, czy też z jakąś prośbą tutaj. Karty pokazują mi znowu karta diabła, karta rycerza buław, to są karty romansowe na tle, nazwijmy to takim właśnie, nazwijmy to namiętności w całej tej sytuacji. Ale karty pokazują, że jemu status, taki jaki być może właśnie teraz jest, doskonale odpowiada, bo karta równowagi. Chciałbym, żeby pozostało jak jest. Czyli jeżeli jesteście w aspekcie romansowym, to pozostanie tylko romans. Nie widzę bez zmian w schematach działań, aby mogło tworzyć się coś dalej. Ale dlaczego? Dlatego, że jego osoba czegoś się obawia. Bo tu są lęki w nim wygenerowane. Pozdrawiam Cię. Mam nadzieję, że wystarczająco anonimowo. I kolejne pytanko. Kiedy będę w stałym związku, kim będzie partner docelowy i pokażą, to oczywiście wyciągnę. Marianna, kiedy będziesz w stałym związku? Kiedy będziesz w stałym związku? Kiedy będziesz w stałym związku? Pokażcie kartę. Kiedy będziesz w stałym związku? Teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię stałego związku, on mi się pokazuje na przyszły rok, czyli na przyszłą jesień. Mam też pokazane, że to Wy będziecie mieli się spotkać. Tutaj osoba, która będzie starsza od Ciebie, nowo poznana, osoba, która w jakiś tam sposób będzie się też uczyła Ciebie i Twoich emocji, osoba, która jest na początku być może nieśmiałą, ale jest to osoba, która patrzy w aspekt rodziny i chce właśnie układać sobie, ale w tak zwanym międzyczasie mogą czekać Cię też dwie relacje. Jedna z kimś, kogo znasz, a druga, która miała być rokująca i nagle gdzieś tam coś się popsuło i czy też nie zrealizowało. Zatem w przyszłym roku masz szansę być w stałym związku tutaj z osobą, która zostanie Ci postawiona przez los. Nie mam tutaj jak się poznacie, koło fortuny pokazuje tego człowieka, czyli osoba, która gdzieś tam przez los zostanie Ci podana. Może też to być osoba, która lubi się uczyć, poznawać świat, poznawać być może ludzi. Osoba też bardzo wrażliwa. Zatem tak mi się to rysuje. Pozdrawiam Cię serdecznie. Kolejne pytanko. Kiedy będę w stałym związku? Aha, to było. Dobra. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Pytanie w mailu o godzinie 9:18. A czy od dziś do czerwca 2000 będziesz widać Twoją przeprowadzkę? Dobra.
Czy od dziś do czerwca 2021 widać Twoją przeprowadzkę? Czy od dziś do czerwca 2021 widać Twoją przeprowadzkę? Małgosia. Tak, jest to możliwe i będą związane tym czynniki okołozawodowe. Tak, jest to możliwe i czynniki zawodowe mogą mieć tego jakby być przyczyną, czy też skutkiem, czy też możliwością, ale również karta królowa za samonat może mówić o tym, że jakby ta przeprowadzka może się realizować przez osoby wykwalifikowane, niekoniecznie osoby znajome, ale osoby wykwalifikowane bądź środowisko zawodowe, które będzie gdzieś tam z tym czynnikiem sprzyjającym. Zatem tak, weź te wskazówki pod uwagę. Zatem, moi drodzy, to wszyscy dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za zaufanie. Dziękuję Wam za Wasz aktywny tutaj udział, ale również za to, że jesteście, że oglądacie i nawet oglądacie, gdy nie zadajecie pytań, bo być może uczycie się, a być może po prostu tak chcecie spędzać, nazwijmy to, swój wolny czas. To jest w ogóle dla mnie szalonie dużym wyróżnieniem, że chcecie właśnie z moim kanałem ze mną spędzać ten wolny czas. Dla mnie to jest bardzo duże wyróżnienie. Za co Wam jeszcze raz dziękuję. Widzimy się jutro. Ściskam, całuję. Pa, pa.